No czekam, czekam trochę, aż oni wszyscy wyginą i będę miał po prostu drogę do bossa. Nie byłoby źle. Kiedyś było to prosperujące królestwo specjalizujące się w kowalstwie, niestety całe królestwo zatonęło w lawie. Kurde, no jak już zatonąć, to tylko w lawie chyba. Jak już zatonąć, to porządnie. Tylko dla pizzy zerknąć. A nawet nie mam tej zbroi. I tak gorsze. Mówię, z tymi horrorami to tylko sobie na razie tak myślę, bo nie chcę sobie jeszcze pracy dorzucać. W sensie, że no pracy, nie? To trzeba zrobić na tej zasadzie. Bo przecież jeszcze supergrowe przygody i tak dalej. I od razu wam mówię, że następny sezon supergrowych przygód z Kingdom Come Deliverance będzie ostatni z Kingdom Come Deliverance. Bo potem będą jakieś inne gry na pewno, bo to przecież fajna zabawa jest. Ale jeżeli się zastanawialiście, może... To będzie ostatni na pewno. Może tak teraz, a stąd mnie widzi? Widzisz mnie? Może stąd? Dawaj ten łuk, kurwa. Ale słaby damage. Ba, daj spokój. Ja chyba mam jedną gałązkę. Jedna to za mało. Pachnąca stara gałąź, jedna no. Dobra, to idę kupić. Co to jest? A, zwiększa odporność na klątwy. Cheers. 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 Picie mi się skończyło, kurde. Najlepsze zbroje czy broń w końcu? Okej, dobrze wiedzieć. Chętnie będę używał wszystkiego, co najlepsze. Po co mamy się zamęczać, nie? O, ten już deadnął chyba. Jest dobrze. Ten jeszcze nie zedną. Ale już niedługo na pewno. Thank you.
A. Ale to nie jest tragiczna jakaś taka lokacja w sumie. Mi się gorzej grało w tej kurwa osranej truciznami. Jest dużo przeciwników, to trzeba się przez nich przebijać teraz, żeby całe szczęście znikają, jak się ich zabije 12 razy to. O ty chuj. Właśnie trzeba się przez nich przebijać, żeby z bossem walczyć, to jest zjebane. Z grami wideo jest jeden taki właśnie mały problem, że ktoś coś stworzył i ty nie masz na to wpływu. I teraz fajnie ci się gra, ale w pewnym momencie jest coś tak zjebane, że koniec, no nie? I chciałbyś to skończyć, ale no po prostu tak ktoś to spierdolił, że no kurwa macie, idzie się wkurwić po prostu i tyle. Bywa tak czasami. Sobie wyobraźcie na przykład, żeby przebijać się przez 40 wrogów i potem walczyć z bossem i oni nigdy nie znikną. I na zasadzie, że to się da zrobić. Ale no ja pierdolę, nie? Tak jak z tym kurde ostatnimi czasy, ostatnim bossem Vagelos. No to się da wszystko pozbierać, może nawet bez zbierania się da, ale no ja pierdolę. Jest takie coś na zasadzie, że wziąłbyś, złapał tego kogoś, kto to zrobił i mu powiedział, wytłumaczył mu, ale nie ma tego kogoś, nie? Jest po prostu sama gra. No i co możesz zrobić? Pierdolnąć to, ale no chciałbyś skończyć, nie? Znowu będzie za dużo wbite w tego chyba. Wezmę sobie kurde klejnot, się klejnotem podleczę. Albo najwyżej wypiję tą czerwoną, chuj tam, przecież to też do końca gry pewnie będzie. W ogóle to sobie zmienię, tu mogę wyjebać. Tym? Nie. Tym. I tu miałem jakieś pastylki na ogień odporności. Co to jest? Co to za gówno, kto by tego chciał? Nie wiem, gdzie to jest. Może nie mam. Były jakieś pastylki, fucking. O, tu też leczy zatrucia i przywraca punkty życia, zajebiste jakieś. Wow, przywraca wszystkie punkty życia i leczy wszystkie efekty. Boskie błogosławieństwo. Nie wiedziałem, że takie dobre rzeczy mam przy sobie. A, tu są. A nie, to zwiększają odporność na krwotoki. O, jest, czasowo zwiększa ochronę przed ogniem. No mogę to wziąć. Tu jeszcze coś. O, jest zbroja w końcu. Ale i tak jest gorsza, więc fuck it. Idealnie. Dobra, weźmiemy harpun, zbuffujemy, zjemy tabletkę, nie wiem co jeszcze. Albo na razie nie będę jadł, bo on dopiero jak on się tak zogniuje, kurde.
Już. Ten ma szybki. O, ten ma spowolniony. Trzeba się go nauczyć. O kurde, tak. Szybko, 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 szybko. Kurwa, dobrze szło, no. I to by nie było takie trudne. Pierdliwe, gdyby gdzie trzeba było się przebijać przez tabuny jakieś z tych samych skurwieli, nie? No ale co? Taka jest ta gra. Zjem sobie nawet kukłę jeszcze. No, ale właśnie dlatego o tym wspominałem, że czasami można coś spierdolić, nie? Jeżeli mogą się nie przestawać spawnować, ale żeby to było jakoś dobrze rozkminione, żebyś ty naprawdę był w stanie to zrobić bez kurwa dwóch zawałów i wylewu. No nie? Jeżeli jest taka lokacja, w której jest napierdolone wrogów, a na końcu musisz walczyć z bossem i oni nigdy nie przestaną się spawnować i zawsze jest zjebanie, no to... Chujowo, nie? Torty dające plus 100% do expa. Wow. Hej, hej. Zajebisty tort. Masz urodziny? Uwielbiam takie eventy w tych grach MMO. Uwielbiam jak jest takie rzeczy są, na przykład, że jest Halloween albo święta i jest tam w grze też coś takiego. Coś tam się dzieje. Właśnie słyszałem, że ta Melania, ale jak ja tak trochę ją widziałem i ona miała bardzo podobne ciosy do Genichiro Ashiny z tego Sekiro. Niektóre oczywiście. Więc jeżeli ktoś grał wcześniej w Sekiro i się nie za... Ogólnie moja walka z Genichiro Ashiną na kanale jest zajebista, no nie? Bo mam bardzo mało życia, mogłem w chuj więcej poexpić, bo się da, zanim tam poszedłem. Ten boss ma 3 fazy i ma mnie na chyba 2 hity, no nie? A ja go zabiłem. Męczyłem się jak chuj, zanim to nagranie weszło, nie? Ale walka sama w sobie jest zajebista, moim zdaniem. Chociaż mogłaby być lepsza, no nie? Ale no mogłaby być lepsza, bo ja też znalazłem na niego sposób taki, żeby zawsze mu zadawać cios i w sumie robiłem to samo prawie cały czas. Ale chodzi o to, żeby on ci nie najebał, jak macie na 2 hity i ma 3 fazy, to jest kurwa już sukces w chuj, no nie?
Ale tak jak to w życiu, no, używasz tego, co działa, nie? Nieważne, że nawet używasz cały czas tego samego. Ale weź z takim, kurwa, kolesiem, który macie na dwa hity i ma trzy fazy różne, się pierdol jeszcze, nie? No, bierzesz po prostu, napierdalasz to, co działa, no, nie? Bo tam ci chyba, a nie, już. Jak on, kurwa, strzela? No. Ogólnie to się trochę nie mogę doczekać Sekiro, bo chciałbym po prostu wyrównać rachunki. Wyrównać rachunki. Właśnie ta Melania też takie miała niektóre ciosy podobne do Genichiwy. Mam wrażenie. Z tego co widziałem, bo nie grałem oczywiście. No to Melania już jest tak znana, że ja już ją musiałem gdzieś zobaczyć, nie? Ale to nie jest tak, że już znam ją na pamięć i wszystko wiem, no nie? Widziałem tam, jak ktoś grał. Widziałem, jak ona się rusza po prostu i. Może tylko, może mi się wydawać zawsze też, no nie? Może ona wcale nie jest podobna do niego. No, zajebiście. Chujowe małe klejnociki. O, biegnie następny. Dobrze, jak będziemy grali w Sekiro, to na pewno sobie podekspię bardziej przed walką z tym właśnie Genichiro, bo ja pierdolę, weź tam się męcz 8 godzin, zanim mu najebiesz. I to standardowo, tak jak to ja, bez żadnego czytania na necie, bez niczego, na żywioł, no nie? Na pewno są jakieś inne sposoby, lepsze czy coś. Ale po co? Jak można się pomęczyć? Tak, dobrze, no, aj, źle. Kurwa, ty chuju, no. Ta małpa, no, ta małpa. Na tej małpie mi już stykło po prostu. Mówię, nie no, trzeba się trochę za bardzo, za dużo trzeba się pierdolić w tej grze. Jak na mój gust. Jak na tamten, jakby, okres czasu życia. I nie mówię, że ta małpa jest nie do zajebania czy coś, ale. No nie, już mi stykło, kurwa. Się picie skończyło, chyba zaraz będę musiał skoczyć. Spróbuję po tej walce dopiero. No to chyba go. Ty, tam są moje dusze, kurwa. Oj. Okej. Niektóre szybciej, niektóre wolniej wyprowadzę. To jeszcze sobie wybuchnie.
chuju. Tego jeszcze nie ogarniam. No szkurwa, tego jeszcze nie. O ty chuju, no nie, no kurwa mać. Dobry jest, w sumie fajny jest ten boss, ale no, niektóre ciosy spowalnia, a niektóre jebane szybko daje, nie? Sukin syn. Kurwa, już chciałem, żeby to był to. Żeby to była ta walka. Trochę tam dusz tych dusz jest. Dobrze by było się nie zjebać do lawy przez to właśnie. No z tymi właśnie ciosami, nie? Trzeba mu przyznać, że... No potrafi zaskoczyć. Musisz się nauczyć, kiedy sobie w chuja leci powolutku, a kiedy kurde nie. A kiedy szybko bije. Oczywiście. No, wkurwiające. Prawda. Wyjebane, no będę tych klejnotów używał, trudno. Kiedy się trzeba zużyć? Czekaj, daj mi to. Tu jest jeszcze jeden klejnot. Tak, zjeb się do lawy i będzie spokój. Kurwa, następny biegnie. Dwóch. Wziąć ten klejnot jakiś, kurde. To jeszcze mam duże takie, fajne.
kurwa, może faktycznie powinienem z tym ropierem go napieprzać lepiej. Szybszy jest. Więcej ciosów mu zadam. Nie wiem, czy się nie rozwali zaraz, kurwa. Dobra, chuj, nie będzie ten harpun na razie. Już pastylek tam, czy czego tam przed ogniem chroniących nie ma. Wykonywałeś ten ruch jednak. A no właśnie, zawsze jak skoczy, to potem wybucha, dobra. Nic mu nie robię, jak on to... Ty chuju zasrany, tego jeszcze kurwa nigdy się nie nauczę. Pomnij. Kurwa mać. Kurwa mać. Nie, no to jest chyba taki pierwszy gościu, który tak markuje te ciosy powoli, nie? No kurwa, nie jestem przyzwyczajony. Ale teraz polecę z harpunem i zajebię mu rapierem, może być lepiej. No. Pamiętam. Dobra, łatwiej jest, to łatwo będzie. Nie, bo widziałem, że mu damage wchodził, spoko, ale się okazuje, kurde, ty... Ty, gdzie oni wszyscy poszli? Co, oni nie chcą już ze mną walczyć? Nie no, łucznik jest.
Dobra. Chuj, wyciągam rapier, kurwa. I go łatwo przez to zabiję. Tu są jeszcze jakieś klejnoty chyba dam albo coś. Mam tylko dwa stare, rozjarzone. Mogą się przydać, kurwa. Ale to się może go teraz przydać, to chuj wyjebano. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.